Cześć, witajcie z tej strony Piorun i sobie dzisiaj jedziemy z grubej rury. Windows 12 nadchodzi dużo wyższe wymagania. Sprzętowy model subskrypcji i modułowa struktura. A ten artykuł pochodzi z 29 stycznia z 12.56, a źródłem artykułu jest komputer build. Tutaj mamy źródło. Link do artykułu będziecie mieli w opisie filmu. Dobra, to jedziemy. Statystyki mówią, że ponad 2/3 wszystkich komputerów z systemem Windows nadal korzysta z systemu Windows 10, co nie jest raczej dla Microsoftu dobrą informacją. Patrząc wstecz, faktycznie niektóre wersje systemu Windows były ignorowane, nielubiane przez użytkowników. Wszystko jednak na to wskazuje, że nowa wersja Windows 12 o nazwie kodowej Hudson Valley lub Germanium zostanie wydana już w 2024 roku. I tak mniej więcej to by miało wyglądać. Okazuje się, że ChatGPT i sztuczna inteligencja AI Assistant Intelligence, nie mylić ze SI, czyli Swarm Intelligence, odegrają ważną rolę. Wiele wskazuje, że otrzymamy ważne wymagania wyższe. Wymagania systemu, model subskrypcji dla klientów prywatnych i modułową strukturę. Kiedy zostanie wydany system Windows 12? Microsoft nie ogłosił jeszcze oficjalnej daty premiery. Plotki od dawna wskazywały na jesień 2024. W lipcu 2022 roku amerykański portal informacyjny Windows Central opublikował informacje poufne, zgodnie z którymi Microsoft chce powrócić do 3-letniego cyklu dla głównych wersji systemu Windows. Brzmi to logicznie, ponieważ w tym odstępie czasu wydano również Windows 7. Został wydany 3 lata po Windowsie Vista, a następnie Windows 8. Po odejściu z Microsoftu byłego szefa Windows, źródła dotychczasowych przecieków uważają, że nazwa Windows 12 nadchodzącej aktualizacji AI Assistant Intelligence jest mało prawdopodobna. Autor spodziewa się zatem kolejnej dużej aktualizacji Windows 11 we wrześniu 2024 roku z nazwą aktualizacji 2024 lub wersja 24H2. Istnieją również argumenty przemawiające za takim podejściem Microsoftu, wsparcia dla Windows 10 aż do października 2025 roku. Firma musiałaby dostarczać 3 główne wersje systemu z aktualizacjami w tym samym czasie. No, robi się ciekawie. Windows 12 jako aktualizacja AI Assistant Intelligence. Niezależnie od tego, jak będzie nazywał się następny system Windows, od jakiegoś czasu wiadomo, że Microsoft w pełni koncentruje się na sztucznej inteligencji AI, czyli Assistant Intelligence. Nowe procesory za zdedykowaną silnikiem AI mają poprawić Windows w obiecującą przyszłość. Poprowadzić Windows w obiecującą przyszłość. Nawet po zainwestowaniu miliarda euro w ChatGPT
GPT krążą plotki, że Windows 12 będzie dużą aktualizacją AI Microsoftu. Chociaż nie było żadnych oficjalnych ogłoszeń na ten temat, menadżer Microsoftu potwierdził serwisowi The Verge, że następca Windows 11 jest już w przygotowaniu. Będzie opierał się na technikach sztucznej inteligencji opracowanych przez OpenAI. O mordę, będzie ciekawie. Według raportu sztuczna inteligencja będzie odgrywać rolę w przyszłych wersjach systemu Windows. Od pewnego czasu pojawiają się tego oznaki w wersjach kanału beta Windows 11, w których na przykład przycisk Copy Lock zajmuje bardziej widoczne miejsce po prawej stronie paska zadań. Na początku 2024 roku Microsoft ogłosił również nowy przycisk Copy Lock dla klawiatur komputerów PC. Wydaje się, że to podobna rewolucja wprowadzenie klawisza Windows 30 lat temu. 30 lat jechali na ręcznym, jednym słowem. I dopiero się ogarnęli, że coś jest nie tak. Windows 12 wymagania systemowe. Ze względu na wysokie wymagania systemowe Windows 11 Microsoft wykluczył wiele komputerów z Windows 10 z bezpłatnej aktualizacji i opóźnił samą zmianę generacji. Nic dziwnego, że wielu fanów systemu, to może system może mieć fanów, to coś nowego, którzy mogli w międzyczasie kupić nowy komputer z systemem Windows 11. Właśnie, to jest słowo klucz. Kupić nowy komputer. Stary wyrzucili, czym generują elektrośmieci i zanieczyszczenie środowiska. Ale jak coś, to Microsoft, to nie my, to wy, bo to wy zrobiliście. I zwalanie dla biednych użytkowników. Dobra. Obawiam się, że wymagania sprzętowe zostaną podniesione, biorąc jednak pod uwagę, że Windows koncentruje się na sztucznej inteligencji. Właśnie tego należy się spodziewać. I tu zaznaczyłem ważny tekst. Microsoft prawdopodobnie ustawił wymagania dotyczące pamięci RAM dla Windows 12 na 16 GB ze względu na nowe funkcje AI Assistant Intelligence. W przeciwieństwie do Windows 11, który nadal sprawnie działa z 4 GB RAMu. Słuchajcie, chodzi o to, że 4 GB RAMu to jest minimalna ilość dla Windowsa, żeby sprawnie działał, ale to jest dla samego systemu. Bo niektórzy dalej uważają, że jak mam 4 GB, to ja mogę grać w Cyberpunka, a potem blue screeny. Są ludzie, którzy zatwardziale na Facebooku, na grupach komputerowych walą pięścią w biurko i mówią: ja na 4 GB to grałem w Wiedźmina, kurde, trójkę i dawało radę. To chciałbym zobaczyć, jak panie kolego tego Wiedźmina żeś obchodził. No. Następca prawdopodobnie będzie wymagał co najmniej 8 GB RAMu. Wskazuje raport Disk Module w artykule, jako powód podano nadchodzącą integrację komputera z chmurą w systemie Windows. W marcu 2023 roku insiderzy odkryli sposób na integrację komputerów w chmurze bezpośrednio za pośrednictwem ustawień systemu Windows. Przed premierowej wersji systemu 11, 25314. Na YouTubie nic o tym nie ma, bo szukałem. Dobra. Nie jest jasne, czy Microsoft będzie wymagał własnego układu zabezpieczającego Pluton dla systemu Windows 12.
Procesor kryptograficzny ma oferować lepszą ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, zapewniając i ulepszając funkcję bezpieczeństwa TPM 2.0. Jednak Pluton jest obecnie dostępny tylko jako część procesora w urządzeniach z procesorami Ryzen 6000 i Qualcomm Snapdragon 8 CX Gen 3. Cloud PC czy Microsoft planuje moduł subskrypcyjny? No to będzie ciekawe. Od października 2023 roku pojawia się coraz więcej plotek, że Microsoft może również oferować system Windows 12 jako płatną subskrypcję. O, to dopiero by się niektórym ludziom pod dupą paliło dosłownie. Desk Modeler odkrył, że na to dowody w przedpremierowej wersji systemu Windows 11 w ramach programu Windows Insider w pliku systemowym eksperymentalnej wersji testowej Canary. Autorzy odkryli nowe wpisy Subscription Edition, Subscription Type, Subscription Status, które podsyciły młyn plotek. Oj, będzie cienko. Nie jest to zupełna nowość. Microsoft oferuje system 11 pod nazwą Windows 365 jako płatny komputer w chmurze od 2021 roku, który może być również uruchomiony zamiast lokalnie zainstalowanego systemu. Windows 365 Boot ma na zasadzie próbnej od maja 2023 roku. Do tej pory jednak niezbędna subskrypcja zarezerwowała tylko dla klientów korporacyjnych. W czerwcu 2023 roku ogłoszono jednak, że Microsoft chce zaoferować Windows 365 również użytkownikom prywatnym. Umożliwiałoby to korzystanie z obecnych wersji systemu operacyjnego, takich jak Windows 11, 12, na urządzeniach, które w rzeczywistości nie spełniają ich wymagań systemowych. Według Windows Latest, prywatny komputer w chmurze stanie się również częścią subskrypcji Microsoft 365 Office, którą Microsoft oferuje rodzinom i użytkownikom indywidualnym jako roczną subskrypcję. No, fajnie. A ciekawe jak ceny. Windows 12 system modułowy. Według doniesień amerykańskich mediów Microsoft chce gruntownie zmodernizować system. Tak, to może niech go napiszą na nowo, a nie biorą sobie, nie wiem, Windowsa 7, przerabiają i puszczają jako 8 i tak samo 8 jako 10. Może czas napisać cały system od zera. A nie przerabiacie kotleta usmolonego na węgiel, malujecie go sprayem i wypuszczacie jakie nówka sztuka niecykana. Windows wersji 12 i prace nad projektem o nazwie Core PC. Jak twierdzi Windows Central, jest to modułowa koncepcja, która ma sprawić, że Windows będzie bardziej elastyczny i konkurencyjny w stosunku do bardziej nowoczesnych systemów operacyjnych jak Chrome OS. Jeśli plotki są prawdziwe, Windows 12 będzie działał na różnych platformach i umieszczał tam tylko niezbędne komponenty. Powinien również umożliwiać różne edycje systemu z różnymi funkcjami, obsługą aplikacji w zależności od wymagań. Głównym celem Core PC jest przechowywanie systemu programów danych użytkownika w oddzielnych i częściowo chronionych przed zapisem
partycjach, podobnie jak iPad OS i Androidzie. Powinno to zabezpieczyć. Ludzie i tak to zhakują. Zapewniać szybsze aktualizacje, większe bezpieczeństwo i większą niezawodność. Ludzie to tak to przerobią, też to przemielą. Słuchajcie. To wszystko brzmi znajomo. Microsoft eksperymentował już z tą technologią w nigdy nie wydanym systemie Windows 10 X. Ja też o tym słyszałem, że było coś takiego, ale no. Wówczas pod nazwą Windows Core OS, jednak w przeciwieństwie do swojego poprzednika Windows 11, 12 nie zostanie opracowany od podstaw. I to jest głupota, powinien zostać opracowany w ogóle system od podstaw. Windows 11 nie został opracowany od podstaw, tylko został zrobiony na bazie 10. Tylko kretyn uwierzy w coś takiego. Ale raczej uproszczony w ten sposób, na sposób ma zostać zachowana, no i fajnie, przestarzała obsługa Win32 konwencjonalnych programów PC. No po prostu brawo, po co kurde coś zmieniać, odgrzewajmy kotleta miliard razy i ludzie tak głupie i tak się nie połapią. No powiem szczerze, skończyłem wam czytać źródło Computer Bild. Powiem szczerze, no totalnie w chuja Microsoft poleciał, jak się chyba tylko dało. Dziękuję.